Biblia Audio. Księga Izajasza. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi. A jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Psalm 29. Psalm Dawidowy. Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę. Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia. Na świętym dziedzińcu wielbijcie Pana. Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu. Pan ponad wodami niezmierzonymi. Głos Pana pełen potęgi. Głos Pana pełen dostojeństwa. Pan zasiadł na tronie nad potopem i zasiada Pan jako król na wieki. Niech Pan da siłę swojemu ludowi. Niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem. Dzieje apostolskie. Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Ewangelia według świętego Mateusza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębica i przychodzącego nad niego. A oto głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.